No więc mamy nowy update w Head Punch Simulator, także zaraz sobie go omówimy i sprawdzimy. No i jeszcze przed zaczęciem tego odcinka pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jak i suba oraz dzwoneczkiem. Dobijamy 10 tysięcy subów do końca tego roku, także jak jesteś nowy na tym kanale, to zostaw suba, a my już lecimy do odcinka. No więc mamy nowy update i zostało dodane tak, Void Area, nowe jajko, 7 nowych petów, Spin Wheela tutaj mamy, jak właśnie widać, w ogóle tutaj mamy też coś, tutaj nie wiem, zaraz zobaczymy co to jest. Mamy Rabi Machine, w ogóle jest Rabi update i nie wiem, co to będzie, chyba jakaś lepsza jakość petów. Po prostu. Mamy nowego Game Passa Magic X, mamy X2 Training Power Boost, mamy Server Power Events, Buffet Rebirth, nowy kod i bug fixy. No więc dobra, może zacznijmy sobie od nowej krainy, także przejdźmy sobie na nową krainę, jak ona właśnie wygląda. Wygląda w taki sposób i tu mamy tą maszynę i tutaj, a i tutaj możemy robić diamond Rabi Pet. Dobra, zróbmy sobie Rabi Peta pierwszego, o dobra, zrobił się nam i uwaga, jak on wygląda. Ol ładny, co jest, taki czerwony, dobra, git, 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 git. Także no mamy, po prostu mamy teraz tak, mamy zwykły, golden, diamond i Rabi, także no, mamy no, lepszą jakość petów po prostu, także no spoko nawet. Mamy właśnie koło fortuny, także możemy sobie nim zakręcić i właśnie, uwaga, co dostajemy z tego koło fortuny, uwaga, 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 co dostajemy, długo się kręci strasznie, ale dobra. I dostaliśmy X2 Punch Power Point, dobra, okej. Okay. I co my tu mamy w ogóle, jakie szanse mamy? Tutaj mamy na tego peta, mamy na... No mamy tu sam potki, mamy pucharki, mamy tutaj peta, także spoko. Mamy tutaj nowe jajko, które kosztuje 8 QD, także chyba nie jest to dosyć dużo. No i dobra, oczywiście mamy nowego Game Passa, właśnie jak tutaj widzicie. Właśnie mamy tutaj tego Game Passa Magic X i właśnie tutaj mamy podane szanse, co może nam wylecieć z tego Game Passa, jakby, no wiecie o co chodzi, co będzie nam mogło dropać. Mamy 10% na Goldena, mamy 1% na Diamond i mamy 0,1% na Rabi, także no spoko nawet. Fajnie, że to podali, bo to jest naprawdę giga plus, że podali to, że podali tą szansę jakby. I tutaj co my tu mamy na pewno jeszcze dodane, czekajcie, czy mamy tutaj update loga jakoś, możemy jeszcze raz odpalić, nie, i tutaj w ogóle coś mamy, czekajcie, jak ja zniszczę ścianę, to co tutaj będzie, aha, i co jest, to jest, a, bo to jest event boost, tak, to jest server boost, czy event boost, to jest to, i to jest naprawdę mega, co jest, x10 powera, ja pierdzielę, ile to musi być. I tutaj coś mamy nowego? Nie. Dobra, co my tu jeszcze mamy nowego? Na pewno mamy nowego. A tak w ogóle zapomniałem kupić tego Game Passa. Kupmy sobie tego Rainbow, tego Magic X, Boże, Rainbow X. Kupmy sobie tego Game Passa, widzowie, za 800 Robux. Także kupujemy sobie tego Game Passa. A czy tego Secret Chance kupię, to nie wiem w sumie, bo ja jakoś jajek nie otwieram zbytnio, to nawet nie wiem po co ja to kupuję. W ogóle, ej, co jest, nie mogę kupić. A co jest, widzowie? A dobra, kupiło mi, jakiś lag był, nieważne. Mamy tego Game Passa, dobra, nieważne. Także kupiło mi, już myślałem, że mi nie kupiło tego Game Passa. I mamy tutaj tego X2 Secret Chance i właśnie nie wiem czego kupić, bo jakoś tak nie jawkuje na jajka, więc nie wiem czy mi się przyda ten Game Pass w ogóle. Ale no spoko, tego w ogóle zakręćmy sobie jeszcze raz tym kołem fortuny, może nam wyleciałby ten 1% pet. Ciekawie ile on ma mocy, tak szczerze jestem bardzo ciekaw. Dobra, zaspinujmy i uwaga, co tam teraz wyleci, oby coś fajnego wyleciało, takie no lepszą potkę, chociaż jakiś X2 lag czy coś. Dobra, mamy, co to za potka, to jest, poczekajcie, bo to jest chyba nowa jakaś potka, nie, poczekajcie, nie wiem co to za potka, a to jest X2 Wins, a i w ogóle mamy nową potkę, X2 Training Power, nice, to jest bardzo dobra, to jest mocna potka, to jest bardzo mocna potka, widzowie, w tym update'cie można to się tak wyfarmić w ogóle. Powiem wam tak szczerze, że ten update jest dosyć duży, naprawdę, ten Event Boost, mamy Spin Wheela, mamy Rabi Machine, no naprawdę, ten update jest mega. Dostaliśmy taki dobry update po tym milionowym evencie, nie, a ten milion event też nawet był spoko, bo to jajko było git i w ogóle. Więc no widzowie, mamy tutaj właśnie taki update'ik. Mamy nowy kod, więc na pewno tym nowym kodem jest Rabi, tak szczerze, no to musi być ten kod. Czekajcie, piszmy Rabi, a czy będziemy mogli tak wpisać, czy z dużej, czy z małej? Nie, to nie jest, to może update. Nie, czekajcie, zobaczę na Powerful jaki to jest kod, bo na pewno pokażę tam kod. Nie wiem gdzie jest ten kod, widzowie, nie podali nam tego kodu, to dobra, trochę słabo. No chyba, że nie mogę go znaleźć, ale ja tego kodu nie widzę, ale dobra. Także dostaliśmy nową krainę, nowe jajko, Rabi maszynę, Spin Wheela, dostaliśmy Event Boosta. Przepraszam, nie Event Boosta, tylko Server Power Boosta, czyli to tutaj co mamy na górze, ten pasek taki, także to jest naprawdę mega. Mamy oczywiście tam 7 nowych petów, tego nowego Game Passa mamy. Mamy jeszcze buffet rebirthy, mamy, no mamy po prostu zbuffowane rebirthy, czyli teraz one będą chyba, teraz będziemy musieli chyba mniej power wydać na rebirtha, albo to, no co, a to, tak, dostaliśmy więcej power multiplier, to nawet git. No i mamy ten nowy kod, no i mamy te bugfixy, no i tego kodu to ja nie wiem jaki on jest, jak to nie jest, a może z dużej napiszę, poczekajcie, napiszę może z dużej, to może zadziała. Może tak zadziała, bo Rabi po prostu, tak. Nie wiem, widzowie, nie, nie, nie działa. Nie wiem, jaki ten kod może być. A, Void może. Czekajcie, Void? Nie, to musi być Void. Nie, to ja nie wiem, jaki to jest kod. Ja już nie mam pojęcia, widzowie. Ogólnie zresztą mi się serwer, ale to mniejsza o to, więc to chyba był ogólnie cały update, tak szczerze. Ale ja bym chciał jeszcze potwierać te nowe jajka z tej nowej krainy. Także potwieram sobie chwilę, widzowie, i zobaczę, jakie te pety będą mocne. Także, widzowie, widzimy się za chwilkę. Także dropnąłem tą nową legendę i zobaczmy sobie, ile ona ma mocy i jak ona się prezentuje. Więc ona ma 80 tysięcy mocy, a ta z tego milionowego eventu ma 50.
5 tysięcy, także to jest nawet spory przeskok. I tutaj właśnie tak się prezentuje ta legenda, wyczekajcie, pokażę wam tą legendę, jak ona się właśnie prezentuje. A, poczekajcie, bo muszę włączyć w ustawieniach. Dobra, tak ona się prezentuje, jest dość mała i jest ładna, fajny taki efekt jest chodzenia za nią. No spoko, mi się podoba ta legenda, były lepsze, ale jest moim zdaniem i tak spoko. Także moim zdaniem ten update jest dosyć duży, no jak na patrząc na inne update'y, to ten update jest taki jeden z większych, tak mi się wydaje. No na pewno jeszcze będą jakieś większe update'y, no ale ten update jest naprawdę duży. Także wbijcie sobie obczaić ten nowy update'ik, jak chcecie sobie obczaić, to zapraszam. Tak na krótko pokazałem mniej więcej, jak to zostało dodane. No i pamiętajcie jeszcze o zostawieniu tego suba, jak i lajka, a ja już spadam, no i elo.